podczas 8 tygodni zmagań zdobyli największą liczbę punktów podczas swoistej ligi programowania. Jako Instytut Informatyki chcemy dawać możliwości ciągłego rozwoju na każdym poziomie, czyli oprócz tego takich podstawowych zagadnień, które studenci mogą rozwiązywać podczas swojego studiowania w Instytucie Informatyki, chcemy się tymi najlepszymi osobami, które przyjdą na naszą informatykę, zająć. Szczególnie mamy koła algorytmiczne, które w ramach których mogą dalej rozwijać swoje umiejętności, jak i chcemy włączać ich w program naszych badań naukowych już od pierwszego roku. Te zadania, te wymagania, przed którymi stoją przyszli absolwenci Wydziału Informatycznego, przyszli programiści, mogą być realizowane na terenie całego województwa lubelskiego. Zarząd województwa lubelskiego, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski stawia na to, żeby każda z miejscowości województwa lubelskiego miała te same szanse, te same możliwości rozwoju, co chociażby stolica regionu Lublin. Thank you.
że kluczem do sukcesu, jak w każdej dziedzinie, jest po prostu trening. I mam do czynienia na co dzień z tego typu zadaniami. No i myślę właśnie, że to trzeba ćwiczyć, nie poddawać się i rozwijać.